Przeciwnikiem moim dzisiejszym Szymek jest, który skille w komendach zacne ma. Zobacz, czy umiejętności jego w walce objawią się w Balon vs. Balon. Witam was, widzowie, w kolejnym odcinku Balon vs. Balon. Jak ktoś nie wie, co to jest, to idzie sobie tam i ogląda całe. No a dzisiaj ze mną jest kolejny gość specjalny, którego mam nadzieję się nie spodziewaliście. Jeśli poznali po takim looku oczywiście, bo kurde, ja bym je rozpoznał po takim afro i w ogóle. Zmierzmy się ja z panem. Ja to zrobię. O nie, zaczęło się. Powiedz mi tylko, gdzie jest ten pierwszy generator? Pierwszy generator? A słuchaj, musisz go wykopać. Aha, dobra. Najpierw normalnie. Ale to wiadomo, gdzie on jest? Masz w kopalnię, ogarniesz się żelazko. Idź do pana baloniarza, pan balon. Ja się właśnie nie zakologowałem, tylko on tutaj kurde chce jakieś rzeczy, które ja nie mogę mu dać. Ale on ci wszystko może dać, wszystko czego chcesz. Nie ma tam żadnych dziewczyny, żony, ani nic i szkoda. Co? Nie ma. Nie, co? Nie słuchałem. Dobra, nie ważne. O kurde! Przypiekły mi się trochę nóżki. Co? No bo ktoś ty na środku postawił jakieś ognisko i dlatego mi się... A widzisz, to jest polska myśl techniczna. Tutaj są przemyślane pewne ruchy. To są takie ruchy antywłamaniowe, rozumiesz? Ktoś wbija do ciebie i normalnie sobie ogniskiem stopy popali. Domyślam się, że tym może być dużo jakichś takich niefajnych rzeczy. Nie ma rzeczy, z którą nie dalibyśmy rady. Przynajmniej ja. Ty tam może nie dać rady zniszczyć mi, chociaż masz większe doświadczenie z tą grą. Mam większe doświadczenie, ale ostatnio pokonał mnie... Kto ci pokonał? Grałem z Wafelkiem. A, to... Wafelek mnie pokonał. O kurczę, a ja miałem się zrobić lepszy kill-off. Nie ma żelaza w ogóle nigdzie. Proszę pana, oczywiście, że jest. Proszę się tam przyjrzeć tam. A ja myślałem, że ja mam okurale. Ja czuję, słuchaj, że ta rozgrywka skończy się dla mnie fatalnie. Czemu? Patrząc na twoje skilly chociażby w Bedwarsach, no to... Ja nic nie umiem, co ty gadasz? Normalnie, kurde, umiesz więcej chłopi ode mnie. Co ty mówisz? Normalnie, stary. Normalnie. Ale ja serio mówię, ja tutaj, wiesz, ja tutaj nie słodzę, ja uważam, że masz znacznie większe doświadczenie niż ja. Nie, no co ty gadasz, no, stary. No, ty normalnie pach mnie tu rozgromisz, normalnie polecisz jakimś tutaj skillem z bedów, albo inną taktyką z tego, z jakiegoś dropa SMP, normalnie, rozumiesz? Stary, tam było wszystko ustawione, to nawet nie ja grałem, nie? Co? Co? Nie, no żartuję. Widzowie, słyszycie? Montażysta, nie wycinaj tego. Naprawdę, ja dzisiaj w plecy jestem. Ja tu nawet parkiera nie umiem zrobić. Parkur jakiś jest? Normalnie. Sprawdź sobie wieżyczki, tak ci powiem. Kurde, no! Faktycznie. No dobra, spodziewałem się czego innego. A już miałem nadzieję. Jakie gówno w tej skrzyni, dobra. Też bym tak podsumował. Dobra, bo do mnie ktoś dzwoni teraz, a ja nie mogę. Widzicie? Wiedziałem, że Szymek to jest po prostu rozchwytywany youtuber. Dla was zrobiłem wszystko, udało mi się go ogarnąć na ten film. Gdyby nie odczytał Instagrama, to by nie było tak łatwo. To swoją drogą! Co tu jest? Strzała spowolnienia. Do czego to komu? A po co to komu potrzebne? Shuri, ostatni raz ci normalnie każe jakiekolwiek w te beczki wsadzać rzeczy. Ile jest tych? Znajdź? 10. Powinno być 10. Takie dostałem info, że jest razem 10. Dobra, czyli znalazłem już 9. Co? Co? Taki żarcik, stary. Żarcik, kosmonaucik, okej, dobra. Ja bym znalazł 9. Nie, no już znalazłem po prostu wszystkie. Co dał w te skrzynki? Widzowie, to będzie najgorszy loot w historii tej serii. Za dużo tej wełny, ewidentnie. Mogę już kupić? Mogę kupić, dobra. No to cyk, z pierwszym lecę. No gratulacje. A jest niepokój, wiesz? Nie, no nie ma się tutaj czym przejmować, stary. Ja nie potrafię grać w Minecraft. No mistrzu, co ty? No, musisz się trochę poduczyć jeszcze. Jak my zginiemy, nic nie dzieje, tak? Jak zginiemy, to zostają nam itemki, jest kit inventory, więc... Nie, no trolujesz. Nie, naprawdę, zostaje mi temki. Jak pan tak spadł? Tak robiłem. Co? To mi z klikiem zrobiłem! Głupie gówno. Przepraszam, że tak powiedziałem, ale naprawdę to było bardzo denerwujące, że tak się wydarzyło. Może jeszcze to wrzucę, tak jakby jak już wykopałem, to może to wrzucę. Przydałoby się. A właśnie, bo czy ja stąd cokolwiek wyjąłem? Super rzeczy, Shuri. Nie no, ale ty, co on zakopał wszystkie skrzynki, czy o co chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. Ja wiem, gdzie są niektóre, ale te co widać po prostu. A czemu ja to dostałem? Gdzie tu jeszcze coś mogło być? Tu ewidentnie.
mogłoby być, znaczy się było, bo widziałem, świetne, cudowne, podobają mnie się naprawdę. Dam ci podpowiedź, bo może nie znalazłeś, kop się po ścianach. No właśnie też się trochę kopałem, wiesz, ale jeszcze nie gdzie. Jeżeli w kopalni kopałeś się po ścianach, powinieneś coś znaleźć. Kopalni? Kopalni po ścianach. Ja, nie no, to tak mi się nie chce. A to nie ma tak, że mi się nie chce, czy mi się chce, zawsze powinno się chcieć, normalnie, rozumiem. Przydatna podpowiedź do Cobblestone'a, naprawdę brakowało. Polecam cię na przyszłość. No super, będę wiedział, do kogo nie iść z pytaniami. Niemiłe to było, wiesz? Trudno, nie wszystko jest miłe, a szczególnie z youtuberami takimi jak ja. A ile można generatorów rubinów stawiać, żeby mnie osiągnąć? Ogólnie rubinów możesz ile chcesz, tylko. Uwaga, uwaga, one ci będą znikały po czasie. A, okej, okay. Tego nie było powiedziane. A żelaza mi będą znikały, czy nie? Nie, żelaza są na zawsze. Fajnie, 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 fajnie. Teraz tak, żebym jak zeskoczę, to żebym się nie zabił, byłoby fajnie. Dziękuję za możliwość życia dalej. No i teraz mi się podoba. Ja mogę tutaj normalnie kupić więcej. Aha, super, bardzo dużo kupiłem. To ja już mam 10? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10. A, jest napisane, niszczy się po 5 minutach. Cześć, widzę. No rzeczywiście. Postarałeś się, stary. Właśnie nie ja, kompletnie nie rozumiem programowania, co to robi mój znajomy. Nieźle, ale śmieć z tego, kto to robił, tą mapę. Wybudował tutaj praktycznie całą wieżę z silverfishy, wiesz? No co ty? Tak. No chyba nie. Właśnie mam atak na wiosnę. A! Ja pierdzielę! Ja cię normalnie... A! To mnie gryć! O nie, 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 nie podoba mi się to. No ja próbuję szukać skrzynek, co nie? Szukaj skrzynek, a ja spróbuję ujść życie? Ile ich jest? Co jest? Mówisz, cała wieża była zrobiona z tego. Nie, 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 nie! No i spadłem, żeby przegrać we własną grę. No, nie fajnie, nie fajnie. Taki life, no cóż, ale zostaw mnie ty chorobo jedna ty... Ła! 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 Nie, zostaw! No i zginąłem. Jak tam na przykład twoje zbrojenie? Spoko. Mhm. Chociaż to może nie być dobry pomysł, to był lepszy pomysł. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Widzowie! A mi się nie podoba. Czy przegram we własną gierę? Być może. Jeszcze jak szybko, stary. Czy to było nieprzemyślane? Bardzo. Dlaczego nie obudowałem prędzej tego balonu? Spokojnie. To było bardzo nieodpowiedzialne, widzowie. Przepraszam was za to. Ten odcinek będzie wyjątkowo krótkim odcinkiem. Ale bardzo emocjonalnym, na pewno. Też mi się tak wydaje. No chodź pan tu. Ja nie trafię. A, takie buty. Dobra, to w tą stronę. Kurde, to będzie trudne, ewidentnie. Mało pożywne, dobra. To sobie wrócę na chwilę. Czy ja trafię? To jest pytanie. Ciekawe, że nie kupiłeś sobie ochrony, ale okej. A, tam. O kurde! Co ty zrobiłeś? Strzeliłem i spadłem. Ja. Ja jestem po prostu dobrym graczem Minecrafta. Nie ma to tamto ja. Ja tu znam skille po prostu, których niektórzy nie znają. Patrz, tu będę cię ostrzeliwał, tylko w tym momencie mam takie obronę. Nie no, ale strzał nie powinien tak mało kosztować, wiesz, to taki żart. Kupiłem ich za dużo, muszę je wystrzelać. Nie! To będzie najszybsza w historii walka. To nie będzie miało 8 minut. Ile ja reklam na to nawalę? Znaczy się nie, wycięcie? Wycięcie to, tak, wycięcie to. Nie podoba mi się to. Szybko, spalaj mi stamtąd. Kurde, nie! To będzie mój koniec, spektakularny. Nie! I łatwiutko. Nawet nie obudowałem swojej główki. I pomijony widzowie. Ja nawet nie wiedziałem, że można się obudowywać jakoś. W sumie to było trochę logiczne, żeby się obudować, ale... Po co, widzowie? Subskrybujcie, lajkujcie i...